Szatan atakuje niespodziewanie. Zaczyna od małych, subtelnych działań, by potem z impetem zaatakować każdą dziedzinę naszego życia. Czasami znaki jego obecności są tak trudne do uchwycenia, że często umykają naszej uwadze. Lecz ich obecność, choć niewidoczna, wpływa na naszą codzienność w sposób niezwykle realny i przerażający. To znaki, które niepokoją i budzą strach. Znaki wskazujące na ingerencję siły tak tajemniczej, tak nieuchwytnej, jak i przerażającej, nieznającej granic bestii, szatana. Wyobraź sobie, że każdy moment niepokoju, każda sekunda wątpliwości może być jego dziełem. W cieniu codziennych decyzji, w ukryciu za zasłoną naszych najskrytszych pragnień, szatan czai się, by wyszeptać słowo, zasiać ziarno zwątpienia, rozbudzić żar gniewu. Zastanów się, ile razy poczucie winy, nieuzasadnione i przytłaczające, zakradło się do twojego serca. Ile razy narzekanie na los stało się twoim niechcianym towarzyszem. Czy te uczucia były tylko twoje? Jesteś tego pewien? Zagłębijmy się zatem w meandry ludzkiej psychiki, odsłaniając mroczne oblicze szatana działającego bez skrupułów, z wyjątkową przebiegłością. Zbadajmy znaki jego obecności. Paraliżującą zazdrość, niszczącą żądzę, niepokojącą niecierpliwość, a także głęboką gorycz i żal, które zostawia po sobie. Czy jesteś gotowy stanąć twarzą w twarz z tym, co kryje się w głębi twojej duszy? Czy odważysz się spojrzeć w oczy temu, co może kryć się za zasłoną twoich codziennych wyborów? Oto 6 znaków, że szatan atakuje twoje życie. Po pierwsze, masz ogromne poczucie winy. Szatan uwielbia wywoływać w tobie poczucie winy. Będzie wyciągał na wierzch stare grzechy, prał brudy, przewinienia, tylko po to, byś czuł się źle. W najmniej odpowiednim momencie założy ci kajdany z wyrzutów sumienia. Ten największy manipulator świata usiądzie ci na ramieniu i będzie szeptał do ucha, że przez stare grzechy, błędy, które popełniłeś, nie jesteś nic wart. Będzie cię przekonywać, że Bóg opuścił cię, bo były to zbyt duże przewinienia, by nadal otaczał cię troską i opieką. Ale pamiętaj, Bóg nigdy nas nie opuszcza. Podczas gdy szatan szepcze do ucha, że nie jesteś nic wart, Bóg przytula cię i mówi: jestem tutaj dla ciebie, bo Bóg nigdy nas nie opuszcza. To On zadba o twoją przyszłość. Na tym właśnie polega dojrzałość chrześcijan. Na głębokim przekonaniu, że Bóg jest zawsze obok, bez względu na to, co podpowiada ci głos w głowie i jakie są twoje odczucia. Jesteśmy dziećmi Boga i nic tego nie zmieni, nawet szatan. Twoje poczucie winy może być przesadne i nieproporcjonalne do rzeczywistej sytuacji, prowadząc do niezdrowego samobiczowania i utraty poczucia Bożej miłości i przebaczenia. Musisz zdać sobie sprawę, że szatan jest kłamcą i oszustem, który stara się oddzielić ludzi od Boga. Jednym z najczęściej używanych przez niego narzędzi jest wywołanie w nich przesadnego poczucia winy, co prowadzi do zwątpienia w Boże miłosierdzie i przebaczenie. Kościół katolicki uczy, że ważne jest rozróżnienie między prawdziwym poczuciem winy, które jest reakcją na rzeczywiste grzechy i prowadzi do skruchy i pojednania z Bogiem, a nieuzasadnionym poczuciem winy, które jest narzędziem w rękach szatana do osłabienia duchowego życia człowieka. Wyznawanie grzechów, modlitwa, uczestnictwo w sakramentach, szczególnie w Eucharystii i sakramencie pokuty i pojednania, oraz duchowe kierownictwo są zalecane jako środki do przezwyciężenia fałszywego poczucia winy i odnowienia relacji z Bogiem. Po drugie, narzekanie i chroniczne niezadowolenie z własnego życia. Szatan pragnie zniechęcić cię i oddzielić ich od Boga, a także od prawdziwego szczęścia i pokoju, które pochodzi z wiary i życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Niezadowolenie i narzekanie to nic innego jak brak zaufania do Bożej opatrzności i planu wobec naszego życia. Szatan wykorzystuje te uczucia, by skłonić cię do zwątpienia w Bożą dobroć i miłosierdzie. Nieustanne narzekanie odwraca twoją uwagę od duchowego wzrostu i głębszego zrozumienia Bożego planu. To, co możesz zrobić, to przede wszystkim skupić się na duchowym życiu i poszukiwaniu Bożej woli, zamiast skupiać się na negatywnych aspektach twojego codziennego życia. Po trzecie, ciągłe skupianie się na krzywdach, które ci wyrządzono. Taka postawa to przeciwieństwo chrześcijańskich wartości przebaczenia i miłości bliźniego. Naśladowanie Chrystusa to przecież przebaczenie i miłosierdzie, a zajmowanie się własnymi krzywdami i pragnienie zemsty prowadzą do duchowego oddalenia się od tych wartości. Szatan bardzo chce, abyś żył w gniewie, nienawiści i niezdrowym pragnieniu rewanżu, co oddziela cię od miłości i pokoju, jakie daje Bóg. Twoje skupianie się na krzywdach i pragnienie zemsty mogą rodzić gniew i nienawiść, które są narzędziami szatana do manipulowania ludźmi.
Takie emocje prowadzą do destrukcyjnych działań, zarówno w stosunku do innych, jak i do siebie samego. Niezdrowa obsesja na punkcie wyrządzonych krzywd i chęć zemsty będą zakłócać Twój wewnętrzny spokój i relacje z innymi ludźmi. Środkami duchowymi, które odeprą ten atak szatana, będzie znowu modlitwa, sakramenty i rozmowy z duchownymi, które zaprowadzą Cię do duchowego wzrostu i pojednania. Po czwarte, zazdrość. Zazdrość to jeden z najbardziej odrażających ataków na życie przez szatana. Biblia przedstawia zazdrość jako niebezpieczne uczucie, które otwiera drzwi do dalszego negatywnego wpływu. To ona jest przeciwieństwem miłości. Będąc zazdrosnym, skupiasz się bez końca na tym, co posiadają inni, prowadząc się do stanu niezadowolenia i urazy, co jest sprzeczne z katolickim nauczaniem o wdzięczności, miłości i akceptacji Bożego planu wobec każdej osoby. Zazdrość będzie źródłem kolejnych Twoich grzechów, takich jak gniew, nienawiść, plotkarstwo czy nawet przemoc. Jest to uczucie, które zatruwa Twojego ducha i prowadzi Cię do negatywnych działań i postaw wobec innych. Szatan przez to narzędzie próbuje wprowadzić niezgodę i konflikt między ludźmi, niszczy relacje, rodzinę, przyjaźnie, a nawet wspólnoty kościelne. W walce z zazdrością zalecamy różne praktyki duchowe, takie jak modlitwa, medytacja, uczestnictwo w sakramentach oraz praktykowanie cnót takich jak pokora, wdzięczność i miłość bliźniego. Po piąte, negatywność i niecierpliwość. Piąty znak, który wskazuje na atak szatana na nasze życie, to Twoja postawa negatywności oraz niecierpliwości oraz skłonność do użalania się nad sobą i przyjmowania roli ofiary. Szatan wykorzystuje te emocje i postawy, aby prowadzić Cię z dala od Boga i od prawdziwej radości, która pochodzi z wiary. Ciągła negatywność i niecierpliwość przeszkadzają w Twoim rozwoju duchowym, tworząc barierę między Tobą a Bogiem. Zamiast otwierać się na Bożą miłość i prowadzenie, zatracasz się w własnych pesymistycznych myślach i emocjach. Przyjmowanie roli ofiary i użalanie się nad sobą to sposób, w jaki szatan utrzymuje Cię w stanie duchowej bezradności i zależności od negatywnych emocji. Taka postawa prowadzi do braku odpowiedzialności za własne życie i decyzje, a także do odczuwania rozgoryczenia i złości na innych i na Boga. Szatan korzysta z negatywności, by oddzielić Cię od Boga i od społeczności wiary. Negatywne emocje mogą zaciemniać ducha i przeszkadzać w dostrzeganiu Bożej obecności i działania w życiu. Aby przeciwstawić się temu atakowi, możesz również oddać się modlitwie i poszukiwać wsparcia w społeczności wiary. Te działania mogą pomóc w kształtowaniu bardziej pozytywnego i zdrowego spojrzenia na życie. Numer 6 to nadużywanie wolności. W tym kontekście żądza jest to potężne narzędzie szatana, które może prowadzić do duchowego zniewolenia. Wolność jest darowana przez Boga i ma służyć dobru i miłości, a nie do bezgranicznego zaspokajania osobistych pragnień. Nadmierne skupienie się na własnych żądzach to odstępstwo od Bożego planu wobec ludzkości. Szatan kusiciel podżega do grzechu, w tym do nadmiernego zaspokajania żądz. Przez to oddalasz się od Boga i od prawdziwego znaczenia wolności, które leży w życiu zgodnym z Jego przykazaniami. Chwilowe zaspokojenie żądz często prowadzi do długotrwałych, negatywnych konsekwencji, takich jak poczucie pustki, gorycz i żal. To prowadzi do dalszego oddalenia od Boga i prawdziwego szczęścia. Kościół katolicki proponuje różne praktyki duchowe do walki z żądzą, takie jak modlitwa, post, uczestnictwo w sakramentach, szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, oraz praktykowanie cnót, takich jak umiarkowanie i czystość. Gdy zstępujemy na dno tej ponurej otchłani ludzkiej duszy, gdzie rozgrywają się przerażające ataki na nasze życie, zaczynamy rozumieć, jak subtelne i przewrotne mogą być działania szatana. Jego ślady, ukryte w codziennych emocjach i wyborach, są jak ciche szepty, których prawdziwe źródło jest tak trudne do wytropienia. W każdym z nas drzemie jednak potężna zdolność do rozpoznania i przeciwstawienia się ciemności, która nas otacza. Pamiętaj, że choć szatan może podszeptywać, kusić i wprowadzać w błąd, to każdy z nas ma wolną wolę, by wybrać ścieżkę światła, miłości i prawdy. Nasza duchowa odporność i odwaga w stawianiu czoła najciemniejszym aspektom naszej egzystencji są naszą tarczą i mieczem. Niech ten film będzie przestrogą, ale i przypomnieniem, że w naszym dążeniu do światła nie jesteśmy sami. Siła, która nas prowadzi, jest zawsze silniejsza niż cienie, które próbują nas otoczyć. Spodobał Ci się odcinek? To napisz Bóg zawsze mnie prowadzi i kliknij w odcinek z 10 ciekawostkami o Jezusie. Wiele może Cię zaskoczyć.